Indie. Narodowym kwiatem Indii jest lotos. Dlaczego akurat kwiat lotosu jest symbolem Indii? Lotos został wybrany jako narodowy kwiat Indii, ponieważ zajmuje wyjątkową pozycję w sztuce i mitologii starożytnych Indii oraz od niepamiętnych czasów jest pomyślnym symbolem kultury indyjskiej. Lotos jest jednym z najczęściej występujących kwiatów w Indiach. Rośnie w stawach, jeziorach, przy domowych ogrodach. Z lotosem wiąże się metafora braku przywiązania. Tak jak lotos pozostaje nietknięty przez błotniste wody, w których rośnie, tak ludzie powinni wznieść się ponad ziemskie przywiązania. Lotos symbolizuje również wiedzę i piękno. Bogini nauki Sarasvati przedstawiona jest jako siedząca na nim. Godło Indii kształtem przypomina kwiat lotosu. Jest adaptacją jednej z kolumn Asioki. Składa się z czterech lwów, symbolizujących cztery szlachetne prawdy buddyzmu. Figury stoją na kole dharmy. Poniżej znajdują się postacie słonia, lwa, galopującego konia i byka. Pod spodem znajduje się napis w sanskrycie: prawda zawsze zwycięża. Indie mają unikalną kulturę i są jedną z najstarszych i największych cywilizacji świata. Indie zajmują powierzchnię 3 287 263 km2. Rozciągając się od pokrytych śniegiem szczytów Himalajów do tropikalnych lasów deszczowych na południu. Kraj ten ma bogate połączenie zabytków, pałaców, natury, dzikiej przyrody, kultury i duchowości. Indie słyną z powszechnego powiedzenia jedność w różnorodności. Tutaj ludzie należący do różnych religii, hinduiści, muzułmanie, sikhowie i chrześcijanie, żyją w harmonii ze sobą. Indie są podziwiane na całym świecie za bogatą kulturę i tradycje. Jest to siódmy co do wielkości kraj na świecie. Jest to również drugi najbardziej zaludniony kraj świata. Flaga narodowa Indii jest symbolem wolności i jedności tego kraju. Nazwa trzech kolorów to szafran indyjski, kolor pomarańczowy na górze, biały w środku i indyjska zieleń na dole. Szafran symbolizuje odwagę i poświęcenie. Biel symbolizuje prawdę i pokój, a kolor zielony jest znakiem wiary i płodności. Po środku flagi Indii znajduje się czakra Ashoka z 24-ramiennym kołem w kolorze granatowym. Do wykonania flagi indyjskiej używa się tkaniny khadi lub jedwabiu.
Narodowym kwiatem Indii jest lotos. Natomiast narodowe zwierzę Indii to tygrys. Narodowym ptakiem zaś jest paw indyjski. A narodową rybą makrela indyjska. Indie słyną z posiadania licznych świątyń, ze świętych krów swobodnie spacerujących po ulicach, z zaklinaczy węży i świętej rzeki Ganges. Indie chlubią się także piękną sztuką buddyjską i hinduską, ręcznie tkanymi dywanami oraz przemysłem filmowym Bollywood. Indie mają też swoje narodowe drzewo, a jest nim figowiec bengalski – banian. Podczas ruchu niepodległościowego Indii Brytyjczycy zabili setki rebeliantów, wieszając ich na drzewach banian. Następnie niepodległe już Indie uczyniły z niego swoje drzewo narodowe. Drzewo banian jest często wspominane w starożytnych indyjskich tekstach, gdzie reprezentuje boskiego stwórcę i jest symbolem długowieczności. Indie słyną z bogatego dziedzictwa kulturowego, zabytków historycznych takich jak Taj Mahal, różnorodnej kuchni, tętniących życiem festiwali i duchowych miejsc docelowych. Indie mają też swój narodowy owoc, a jest nim soczyste i przepyszne mango. Mają też swojego narodowego gada. Jest nim kobra królewska. Kobra królewska to najdłuższy jadowity wąż na świecie. Kobra królewska w Indiach kojarzy się z ornamentem pana Siwy oraz z energią kundalini. Czasami jest również postrzegana jako półbóg. Indie mają też narodowe zwierzę wodne. Jest to delfin rzeki Ganges. Został odkryty w 1801 roku, a zwierzęciem narodowym został ogłoszony przez rząd Indii w 2009 roku. Jest jeszcze słoń, który został ogłoszony narodowym zwierzęciem dziedzictwa Indii w 2010 roku. Oczekiwano, że od tego momentu słonie na wolności, jak i te w niewoli, będą lepiej traktowane. Należy też wspomnieć, że Indie mają również swoje narodowe warzywo. Jest nim dynia, kaddu. Z tego warzywa przyrządza się wiele wspaniałych potraw. Indie
to wyjątkowy kraj azjatycki z bogatą historią, różnorodną kulturą i fascynującymi religiami, pełen barw i kolorów, pełen kontrastów, energetycznej muzyki i tańca, pełen symboliki. Jeśli podobał Wam się ten film, to zapraszamy na kanał Mikronek Art. Będziemy kontynuowali cykl Państwa i symbole. Przedstawimy inne państwa świata i to, co je wyróżnia – symbole. Zapraszamy serdecznie. Subskrybujcie nasz kanał i oglądajcie nasze filmy.